Prezydenci Mysłowic i Sosnowca w diabelskich wcieleniach, a u ich boku muzyk Piotr Kupicha. Dziś rusza sprzedaż biletów cegiełek na spektakl Igraszki z Diabłem organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Mysłowicach. Cel jest szczytny, bo chodzi o pomoc Hospicjum Cordis, które w sposób szczególny odczuwa skutki rosnącej inflacji. Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek wesprze placówkę, której dziś grozi zamknięcie. Hospicjum Cordis tonie. Ich istnienie w przyszłości jest pod dużym znakiem zapytania, a my stajemy naprzeciw tej sytuacji. My, czyli osoby dobrej woli, instytucje, miasta, samorządowcy, artyści, politycy, którzy biorą czynny udział w tym spektaklu. Są oni oczywiście wszyscy obdarowani rolami w spektaklu Igraszki z Diabłem, który będzie miał swoją premierę 12 grudnia w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ulicy Grunwald. W rolę główną demona nad demonami nazywanego antychrystem wcieli się Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. To właśnie z inicjatywy miasta zrodził się pomysł stworzenia spektaklu, do którego próby odbywają się co poniedziałek od kilku tygodni. Dziś przed aktorami kolejna. Przyszło mi zagrać rolę Belzebuba, czyli głównego księcia piekieł. Jest to rola może nie bardzo taka ekspansywna, ale bardzo ciekawa, wprowadzająca dużo humoru na scenie i mam nadzieję, że tą rolą będziemy mogli w stanie troszeczkę rozbawić publiczność, która liczę, że bardzo mocno uderzy tutaj do nas, do Mysłowickiego Ośrodka Kultury, kupi cegiełki i wesprze Hospicjum Cordis. Hospicjum Cordis wspiera chorych w opiece paliatywnej od ponad 30 lat. Dziś dotykają je wszystkie możliwe podwyżki, począwszy od kosztów utrzymania i eksploatacji budynku, aż po artykuły pierwszej potrzeby dla podopiecznych. Wolontariusze i pracownicy świadczą usługi zarówno stacjonarnie, jak i dojeżdżając do pacjenta. Z Narodowego Funduszu Zdrowia hospicjum otrzymuje 500 tysięcy. Biorąc pod uwagę koszty, to przynajmniej o 500 000 za mało. Biorąc pod uwagę zakres opieki i jakość tej opieki, powinniśmy dostawać drugie tyle. Już nawet powiedzmy, że 50% z tego dodane już by nam trochę uratowało sytuację. A tak to muszę powiedzieć, że utrzymujemy się głównie z inicjatywy ludzi dobrej woli. No nie jest to łatwe. W tej chwili to co dostajemy z Narodowego Funduszu, to nawet nie wystarcza na podstawowe sprawy, czyli leki, środki czystości, etc. Z trudem na wypłaty, już gorzej z ZUS-ami, a jak wiadomo, nie jest możliwe, żeby tych ZUS-ów nie opłacać. Premiera spektaklu 12 grudnia o godzinie 18, a kolejne przedstawienia dzień później o godzinie 17 oraz 20. Cegiełki można kupić do czwartku.